Gildia Scenarzystów Polskich wyraziła oburzenie po materiałem Wiadomości TVP, w którym skrytykowana została Ilona Łebkowska, 65 litrów. Nawias zamykający kropka. Dokonano tego w TVP, której rynkowy sukces od blisko 30 lat współtworzy scenarzystka i producentka Ilona Łebkowska, czytamy. Znana scenarzystka 11 kwietnia napisała w mediach społecznościowych, że jest oburzona faktem, iż Jarosław Kaczyński, mimo zakazu, wybrał się 10 kwietnia na grób matki na cmentarz powązkowski, okazując w ten sposób pogardę i całkowity brak zrozumienia uczuć milionów zwykłych Polaków. Wpis udostępniono 195 tysięcy razy. W poniedziałkowym wydaniu Wiadomości TVP scenarzystka została zaatakowana za swoje słowa. Reporter Marcin Tulicki tłumaczył, że Kaczyński odwiedził nie tylko grób matki, ale i innych poległych w katastrofie smoleńskiej. Ilona Łebkowska, zdaniem TVP, miała powielić fałszywą narrację stacji TVN, jakoby Kaczyński odwiedził tylko grób Jadwigi Kaczyńskiej. Swoje oburzenie materiałem Tulickiego wyraziła Gildia Scenarzystów Polskich, pisząc, że Wiadomości, wbrew intencjom autorki, zrobiły z jej osobistej wypowiedzi fakt polityczny i wykorzystały opis osobistych odczuć do prymitywnej walki politycznej. Dziennikarze publicznego medium nie skontaktowali się z autorką, by poznać jej intencje, łamiąc zasady warsztatu i etyki dziennikarskiej. Użyli fragmentów listu do nieobiektywnego, manipulacyjnego ataku na konkurencyjne, prywatne media. Samo w sobie jest to szokujące, czytamy. Gildia Scenarzystów Polskich zwraca również uwagę na fakt, że zaatakowana została osoba, która od lat współpracuje z TVP-M. Inaczej, przy serialu M jak miłość. Co więcej, w materiale została nazwana pisarką. Dokonano tego w TVP, której rynkowy sukces od blisko 30 lat współtworzy scenarzystka i producentka Ilona Łebkowska. Seriale jej autorstwa przez 3 dekady przyciągają do TVP wielomilionowa widownię, bijąc niezliczone rekordy oglądalności. TVP ignoruje ten fakt, choćby podpisując zdjęcie Ilony Łebkowskiej, pisarka. To manipulacja i dyskredytacja w jednym, bo choć Ilona Łebkowska istotnie jest autorką prozy, to jednak jest przede wszystkim jedną z najwybitniejszych polskich autorek seriali, od początku kariery związaną z TVP. Zarząd Gildii Scenarzystów Polskich wyraża zdumienie wobec nieetycznych praktyk dziennikarskich i dowolnego wykorzystywania ważnych opinii swojej własnej autorki do obrony partykularnych interesów. Prosi również Radę Etyki Mediów o zajęcie stanowiska w sprawie tego rażącego, naruszającego godność twórcy zachowania dziennikarzy i wydawców Wiadomości TVP.